z Ojcem Świętym mam dosyć duże wspomnienia i częste, bo właściwie od momentu, kiedy został papieżem w 79 roku, ja miałam parę lat, byłam bardzo blisko Ojca Świętego, bo wtedy chodziłam do zakonu sióstr Nazaretanek, tam mieściło się przedszkole i siostry nas zabrały wczesnym rankiem właśnie na powitanie Ojca Świętego. Potem kolejne spotkania też bardzo blisko. Kiedy byłam w pierwszej klasie, siostry przebrały mnie za dziecko komunijne i sypałam kwiatki przy helikopterze, kiedy papież przyleciał do Częstochowy. I tak było właściwie za każdym razem. Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie, potem Kraków, Błonia. Byłam kilka razy na audiencjach bezpośrednio w Rzymie. I właściwie całe życie pontyfikatu, który od 79 papież sprawował, byłam bardzo blisko. Miałam to szczęście. Nie wszyscy myślę, że tak blisko Ojca Świętego byli. I w sumie taki najbardziej ważny moment to kiedy leżałam w szpitalu, kiedy czekałam na operację guza. Przy moim łóżku był Ojciec Święty i wiem, że to właśnie dzięki niemu również to wszystko tak potoczyło się szybko i sprawnie, bo był przy mnie blisko. Papież był dla mnie taką osobą, taką, którą nie wyobrażałem sobie, że może i nie być. Jak byłem małym chłopcem, to mając jakieś problemy duchowe, czy jakiekolwiek inne, takie natury światopoglądowej, będąc małym chłopcem, dziecko przerażają różne rzeczy, takie jak nieśmiertelność, nieskończoność. I często właśnie jak się trapiłem takimi pytaniami, to wtedy przychodził mi na myśl właśnie Jan Paweł II. I zawsze miałem taką wizję, która zawsze mnie uspokajała. Zawsze wychodziłem z jakichś tych swoich koszmarów poprzez taki obraz, że przychodzi on do mojego kościoła, do katedry w moim mieście, gdzie się wychowałem. I ten kościół jest taki w miarę pusty i on bierze mnie siedzi na ławce i właśnie tłumaczy mi te wszystkie rzeczy. I takim swoim, przejmuje mnie taką swoją, takim swoim spokojem, wyważeniem. I w zasadzie nie słyszałem tego, co mi mówił, ale sama jego obecność i ten obraz, że on jest taką dla mnie osobą dostępną i wszechmądrą, w zasadzie to mi wystarczyło i ten obraz zawsze mi uspokajał, mogłem spokojnie spać. Nie pamiętam papieża, znaczy pamiętam, ale byłem bardzo mały. No myślę, że był dobrym papieżem i człowiekiem dobrym. Wcześniej to jakoś się nie zastanawiałem nad tym, kim był papież i w ogóle, ale jakoś ostatnie dni, jego ostatnie lata tam życia, to już wtedy jakoś tak, ja poczułem jakąś bliskość z nim. A już po śmierci to już w ogóle, nie wiem, jakoś tak zacząłem się częściej jakoś interesować papieżu i jakoś nie wiem, nie umiem mówić na ten temat za bardzo, bo zawsze jak jest temat papież nasz polski, to no to się od razu wymiękam i ryczę. Także nie jest to dla mnie za dużo. Nie umiem za dużo powiedzieć na ten temat, bo ja wiem, że jakbym zaczął się coś dużo mówić, to bym się poryczał. Także no ciężko. Dla mnie to będzie najwybitniejszy Polak, jaki kiedykolwiek był w historii naszego kraju. To była najlepsza osoba chyba, która reprezentowała nasz kraj jako Polak. Że no nie wiem, nie wydaje mi się, że była lepsza osoba, która by mogła reprezentować nasz kraj polski za granicami naszego kraju i w ogóle gdziekolwiek. Nie, nie wiem, czy kiedykolwiek taka osoba druga się urodzi, która mogłaby dorównać naszemu papieżowi. To jest to chyba wszystko. To myślę, że to był bardzo dobry papież. No bo był zwierzchnie uśmiechnięty, zawsze był dobry, nigdy nikomu tego czegoś nie zrobił. Wszyscy się zawsze przy nim rozpakiwali, bo miał ponoć tyle radości w sobie. Nie pamiętam Jana Pawła II, byłam zbyt mała, żeby go znać, ale usłyszałam bardzo dużo o nim. Pamiętam go ze zdjęć i różnych takich. Jeszcze miałam niesamowite przeżycie, bo miałam swoją komunię 13 maja. Był dla mnie bardzo dobrym człowiekiem. Wiem tylko o tym papieżu Janie Pawle II, że
został postrzelony i nie zginął. Dużo ludzi mu kazało ubrać kamizelkę przeciwbronną, ale on powiedział nie, bo Jezus mnie chroni. I dużo ludzi próbowało Jana Pawła II zabić. I myślę o nim, że był dobrym człowiekiem i był miły dla innych. I nie chciał założyć właśnie tego, bo ufał Panu Bogu. Ja myślę, że Jan Paweł II jest w sumie takim papieżem mojego pokolenia, z moich lat. Ja gdzieś tam zawsze jako dziecko marzyłam, żeby go zobaczyć na żywo i w sumie miałam ten zaszczyt widzieć go na żywo, gdzie nie było to jak gdyby planowane, ponieważ w 2002 roku, kiedy była jego ostatnia pielgrzymka do Polski, raz włącznie ja z mężem byliśmy w Krakowie, też to tak nieplanowanie, spontanicznie, ale dotarliśmy tam na Błonie i papież Jan Paweł II jechał papamobile, miał jechać środkiem, a myśmy byli w takim bocznym sektorze, ale okazało się, że i też nie wierzę w jakiś tam przypadek, ale okazało się, że będzie jechał koło nas, więc bardzo blisko go widziałam, miałam ten zaszczyt widzieć go na żywo. Ostatni raz, gdzie uwierzyłam, że ta modlitwa gdzieś tam działa, została wysłuchana. I w sumie papież był dla mnie zawsze taki, miałam ogromny sentyment do niego, zawsze dla mnie takim dziadkiem, takim ojcem, może później dziadkiem gdzieś tam. Bardzo u nas w domu, w moim mieszkaniu, jeszcze jak byłam takim dzieckiem, nastolatką, było takie kultywowane, to bym powiedziała wręcz na Wielkanoc, kiedy jak gdyby była transmisja prosto tam z Watykanu, z Janem Pawłem II. No u nas to było puszczane, oglądaliśmy to i zawsze jakoś tak na niego patrzyłam z takim sentymentem, no i z taką miłością, bym powiedziała, że widziałam go w sumie przez telewizor, ale te słowa gdzieś tam do mnie bardzo tak docierały. Gdzieś to pragnienie, właśnie mówię, było takie zobaczenia go i zobaczyłam go, co bardzo się cieszę. Był dla mnie jak gdyby prawdziwym autorytetem wiary, takiej żywej, prawdziwej wiary. Jego dało się kochać nawet na odległość przez szkło ekranu. Wiele, wiele zrobił i to pewnie wielu ludzi podziela moje zdanie, że gdzieś tam zostanie w naszej pamięci, w naszych sercach. Uważam, że no myślę, że nawet jeżeli on teraz, mówię, go nie ma, ludzie o nim mówią, naśladują, pamiętają jego słowa, jego katechezy, jego lekcje, jego przesłania. Tyle. I na pewno zawsze gdzieś tam, mówię, będzie w mojej pamięci, ponieważ on jak gdyby też był okrzyknięty papieżem rok chyba przed moim urodzeniem, więc to było też dla mnie jakby takie symboliczne. Jak dla mnie jest ogromnym autorytetem wiary i będę starała się gdzieś tam wdrażać w swoje życie te jego nauki, lekcje. Słuchacie Śniadanie po polsku.